Dawny dom ludowy w Haszlachu tego dawnego nie przypomina. Teraz jest to nowoczesne miejsce łączące wiele funkcji. Inwestycja do łatwych nie należała ze względu na czas realizacji i koszty. Prace koncepcyjne ruszyły już w 2015 roku. Sama przebudowa z remontem, o ile pamięć mnie nie myli, to był rok 2017. Natomiast rok 2020, no to już jest ta finalizacja z zakończeniem prac budowlanych oraz wyposażania tego budynku. Udało się tutaj pozyskać gigantyczne środki zewnętrzne, bez których po prostu ta inwestycja nie miałaby szans powodzenia. Swoją siedzibę ma tam biblioteka i Ludowy Klub Sportowy Wiktoria Haszlach. Za niedługo dołączą również inne organizacje oraz ośrodki. Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od września będzie miała tutaj swoją siedzibę. Również koło gospodyń wiejskich, klub sportowy ma swoje miejsce tutaj. I również koło pszczelarzy zgłasza swój akces, że chciałyby mieć tutaj swoje miejsce, gdzie by mogli się spotkać, oraz Polski Związek Hodowców Gołębi. Prace remontowe zostały już zakończone, teraz czas na doposażanie. Nowe przestrzenie w budynku pojawiły się dzięki zmianie kształtu dachu. Budynek generalnie został wyremontowany, wymienione wszystkie instalacje od centralnego ogrzewania poprzez elektrykę. Zostały tutaj zamontowane najnowocześniejsze rozwiązania, tak żeby też ten budynek był energooszczędny, żeby jego koszty utrzymania nie były duże. Została tutaj wyposażona kuchnia w najnowocześniejszy sprzęt, tak żeby koło gospodyń wiejskich przy organizowaniu różnych wydarzeń kulturalnych miało komfort pracy. Aktualnie trwają prace nad sceną, żeby też była w pełni profesjonalna. Jeszcze wiele trzeba ku temu zrobić, ale myślę, że też pozyskamy ku temu środki zewnętrzne. Generalnie budynek jest wyposażony w nowe meble, sprzęt. Oficjalnego otwarcia jeszcze nie było, ale już w zeszłym tygodniu odbyło się tam spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele 19 gmin subregionu południowego województwa śląskiego. W wyremontowanej auli Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość podpisania umów na pomoc finansową w ramach marszałkowskiego konkursu Inicjatywa Sołecka. Bardzo się cieszę, że pani marszałek wybrała to miejsce na podpisanie umów, bo jest okazja pochwalić się nowym budynkiem, tak żeby włodarze innych gmin z południa województwa śląskiego widzieli, że w gminie Haszlach też znajduje się taki obiekt i jesteśmy naprawdę gminą, która w ostatnich latach poczyniła dość duży postęp, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.